Cześć, z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale Auto Discover, a w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was porównanie kosztów naprawy Mustanga GT przedliftowego i poliftowego. Ten dodatkowo jest w pakiecie GT500, dokładnie to ma zderzak od GT500, ale moim zdaniem on robi naprawdę fajną robotę. Oba Mustangi są w pakiecie Performance, to jest Premium Performance, to jest zwykły Performance, to jest w zasadzie najlepiej wyposażony Premium Performance, ponieważ ma jeszcze Virtual Cockpit. Co ciekawe, oba są z naprawdę symbolicznymi przebiegami poniżej 10 tysięcy kilometrów, czyli właściciel tego Mustanga przed Szkodą w ciągu 5 lat zrobił zaledwie 10 tysięcy kilometrów, 2000 kilometrów rocznie. Traktował go pewnie jako fankara. Niestety w pewnym momencie nie okiełznał mocy i auto zaliczyło szkody. Oba były, tak jak większość Mustangów, uszkodzone przodem, przodami, ten akurat bardziej bokiem, więc maska, co akurat ważne w tym przypadku, pozostała nam oryginalna. Oba Mustangi GT, jak to często też się w przypadku Mustangów GT sprawia, mają zmodyfikowane przez poprzednich właścicieli wydechy. Odpalimy sobie samochody i napiszcie w komentarzu, ocencie, czy lepiej według Was brzmi GT polift, czy GT przedlift. Również kluczyki w Mustangu przedliftowym i poliftowym nieco się różnią. W Mustangu przedliftowym są bardziej smukłe, w Mustangu poliftowym nabrały trochę szerokości. Ten akurat nie ma zdalnego odpalania. Na drugi rzut Mustang poliftowy. Ciekawe, czy odpali z kluczyka. Jeżeli chodzi o Mustanga GT przedliftowego, to akurat jeden z rodzynków, który doposażyliśmy w akcesoryjny zderzak od GT500. W zderzaku są takie fajne, bardzo fajnie one moim zdaniem wyglądają, pływające kierunki z przodu, ale co ciekawe, Mustang ten, też zobaczcie to na przebitce, ma kierunkowskazy w masce, nie jest to żaden wymysł, jest to oryginalna maska z 2016 roku, która była zagięta gdzieś tutaj w lewy narożnik i na szczęście udało ją się uratować, ponieważ maski do Mustangów są nie lada drogie. Więc w 2016 roku Mustang miał, nie wiem, być może właściciele BMW też powinni być wyposażeni w coś takiego, żebyście widzieli, kiedy macie włączony kierunkowskaz. Za kierownicy całkiem fajnie to wygląda, że tutaj w tych wlotach powietrza mrugają nam kierunki lewy, prawy, ewentualnie jak włączycie awaryjne, to też miga. Maska ogólnie zderza, ogólnie o ile Mustang z tyłu przeszedł niewielkie zmiany, jeżeli chodzi o polift, mamy delikatnie inne te tylne lampy, one tutaj są zagięte, mamy inny dyfuzor zderzaka, mamy podwójny układ wydechowy w Mustangu poliftowym. O tyle z przodu tych zmian było więcej, bo inne są lampy, inny jest zderzak, inna jest również maska, błotnik. Praktycznie cały ten przód jest inny, więc mamy również do czynienia z innymi cenami. Tak więc przygotowałem dla Was małe zestawienie kosztów, jak wygląda naprawa przodu na oryginałach, zamiennikach oraz na częściach używanych. Opowiemy Wam, co naprawiamy głównie na nówkach, co na zamiennikach, a gdzie szukamy używek. Jeżeli chodzi o Mustanga przedliftowego, który sprzedawany był przez 3 lata między 2015 a 2017 rokiem, to najdroższa, jak się pewnie możecie spodziewać, jest maska. Za oryginał w ASO, po naszych rabatach, wszystkie ceny są brutto po naszych rabatach, które sięgają kilkunastu, a nawet czasami kilkudziesięciu procent. Za maskę trzeba zapłacić 5584 zł w przypadku zakupu oryginału, za zamiennik trzeba zapłacić 2290 zł, a za używkę 3300 zł, przy czym trzeba mieć świadomość, że ceny używek bardzo mocno
wahają się w zależności od dostępności i ich dostępność jest najbardziej oraz cena najbardziej zróżnicowana. Za błotnik, za oryginał trzeba zapłacić 1255, zamiennik połowę tej ceny 700 zł, natomiast używkę również kupimy w okolicach 600 zł. Jeżeli chodzi o samą skorupę zderzaka, to za zderzak będziemy musieli zapłacić 2031 zł, za zamiennik 4 razy mniej, bo tylko 570 zł, a za używkę około 800 zł. Lampa przednia kupiona w ASO, za jedną sztukę zapłacimy 3,5 tysiąca złotych, za zamiennik 1300 zł, a za używkę 2300 zł. Chłodnica klimy odpowiednio 850, 400, 600, belka przednia 800, 400, 600, chłodnica wody 1300, 450, 450, osłona pod zderzak 700, 300, 300, wzmocnienie czołowe. Tutaj, co ciekawe, nieduża różnica pomiędzy oryginałem i zamiennikiem, bo 1000 to oryginał, 900 zamiennik, natomiast używki można już kupić za 450 zł. Natomiast hokej zderzaka również nie ma dużej różnicy pomiędzy oryginałem a zamiennikiem, bo 420 zł oryginał, 350 zamiennik, za używkę trzeba dać około 350 zł. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenia z kupowaniem części, jeżeli chodzi o części blacharskie, o przód, bardzo rzadko kupujemy części używane, chyba że takie jest życzenie klienta lub takie jest prawo rynku. Ostatnio niestety, zaraz przejdziemy sobie do cen części Mustangów poliftowych, natomiast zauważyliśmy zdecydowany wzrost tych cen. O ile oryginał na przestrzeni lat, no praktycznie ta cena się nie zmienia, to ceny zamienników dość mocno poszły w górę. No pewnie na to ma prawie tysiąckrotny wzrost cen kontenerów z Chin przełożył się na cenę części. Również dostęp do używek, gdzieś tam sprowadzane, jakieś skasowane z tyłu, czy też topielce rozbierane przez handlarzy. Jest ich mniej, są też droższe na aukcjach, co przejawia się też na cenę części. Natomiast takie części, na których nie ma jak poszukać używek, czyli na przykład zawieszenie, tu zwykle jesteśmy skazani na używki. Zresztą zauważyliśmy po Mustangach, że akurat do Mustangów bardzo mało części kupujemy używanych, bardzo dużo idzie części nowych. Na plus na pewno w składaniu tych samochodów jest to, że zamienniki nie są najgorszej jakości. Jeżeli chodzi o Mustanga poliftowego, to maska praktycznie bardzo podobnie, bo 5580 oryginał, 2290 zamiennik, używka w granicy 4000, błotnik przez kształt lampy jest inny, odrobinę droższy, bo 1500 oryginał, zamiennik 660, zderzak, sama skorupa, czy przelif, czy polif, tyle samo, 2030 ASO, 760 zamiennik, używki trzeba dać nawet w granicy 2500 zł. Droższe zdecydowanie są lampy, za przednią w ASO trzeba dać 4200 zł, za zamiennik 1500 zł, używkę czy przedlifta, czy polifta w granicy 2200 zł można kupić. Na pewno to, co najbardziej boli w przypadku modelu poliftowego, są to kierunkowskazy. W przypadku przedliftu były to zwykłe żarówki do kupienia za 200-300 zł, dostępne również jako zamienniki, natomiast kierunkowskaz w polifcie jest LEDowy, kosztuje 2000 zł, zamienniki można kupić za 1100 zł, używki też w granicy 1000, dwa kierunkowskazy 2000 zł. I w ogóle przy naprawach Mustanga trzeba mieć świadomość, czasami widzimy gdzieś tam na jakichś grupach na Facebooku czy na Automoto pojawiają się uszkodzone Mustangi, okazja 40 tysięcy złotych, 35 z uszkodzonym przodem, z opisem tania akcyza, 3000 zł akcyza, 15 tysięcy złotych naprawa, czyli nie wiem, 40 tysięcy złotych Mustang, 13 tysięcy naprawa, trójka akcyza 56 tysięcy złotych, przy czym kiedy przyjdzie do zapłaty akcyzy, akcyzy nie będzie 3 tysiące, tylko 5-6, a naprawa nie wyjdzie 13, tylko 26, bo jak sami możecie stwierdzić, nawet kompletując na zamiennikach, maska do polifta, maska 2300, dwa błotniki 1300, mamy 3600, sam goły zderzak 800, czyli mamy 4500, dwie lampy 7500, dwa kierunkowskazy 9500,
kompletny pas przedni z chłodnicami około trójki, czyli już mamy w granicy 13 tysięcy złotych, a gdzie poszczególne elementy zderzaka, ślizgi, gdzie naprawa blacharza, gdzie lakierowanie tego przodu. Ogólnie 20 tysięcy złotych w przypadku uszkodzenia Mustanga, no to praktycznie jakaś boczna obcierka, drzwi, płotnik do wymiany, jakieś ślizgi, jakiś pas, jakaś poduszka, jakaś kurtyna i mówimy o kwotach 20 tysięcy złotych. W przypadku uszkodzonych przodów no, w granicach 25-30 tysięcy złotych, no, w przypadku poliftu nie, z niewielkim uszkodzeniem, gdzie też niektórych cen części nie ma, bo kupował je klient, prawie 20, no dokładnie 27 tysięcy naprawa wyszła. Trzeba też oczywiście doliczyć przeróbkę lamp. No, zwykle nasi klienci akurat się decydują na dynamiczne, to też jest między 1600 a 1800 zł. Tutaj jeszcze doszedł akumulator, jakieś wgranie polskiego menu do licznika, wyczyszczenie sterownika poduszek, jakaś drobna mechanika, wymiana oleju i w przypadku uszkodzenia, jakiegokolwiek uszkodzenia przodu, nawet gdy mamy niewystrzelone poduszki, no, musimy myśleć o kwocie 25 tysięcy w górę. A dla fanów gadżetów musicie kupić Mustanga poliftowego, żeby mieć tak fajne, takie fajne projektory na ziemię. To co, który Mustang brzmi lepiej? Którego wy byście wybrali? Napiszcie w komentarzu, natomiast jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz, zasubskrybuj z dzwoneczkiem. A także zapraszam naszego Facebooka, do facebookowej autodiskorowej grupy oraz na Instagrama, gdzie na bieżąco nasza praca, wydawki, realizacje, blacharze, czyli wszystko to, co lubicie najbardziej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!